Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony turniejowi TUF Cup. Kolejny mecz Charixa. Charix wysłał mi powtórki. Tym razem mamy tutaj mecz półfinałowy, który Charix rozegrał z Niko. Więc obejrzyjmy, jak chłopakom poszło. Jak ten pojedynek się potoczył. Charix gra dla nas ma Ceciliami, czyli jednym z numidyjskich królestw. Pustynnym królestwem. No i Charix na pierwszej linii ma plemiennych procarzy, cztery oddziały. Na flankach pierwszej linii jest pustynna milicja. Tak jest, po dwa oddziały. Druga linia to, proszę ja was, pustynna kohorta plus trzy oddziały opancerzonych włóczników numidyjskich. Trzecia linia to pustynni legioniści razy trzy. Do tego jeszcze mamy dwa oddziały jeźdźców pustyni legionistów. Generałem jest numidyjska szlachta konna. No i tu zobaczcie, mamy dwa oddziały harcownicze, opancerzoną kawalerię numidyjską oraz numidyjską kawalerię, czyli lekką jazdę miotającą. No i przyspieszmy, bo tutaj Niko, który gra Bactrią, schował się w lesie i zaraz no nie zobaczymy zbytnio buildu. Także pozwólcie, że przyspieszę. Charix widzę, że podjeżdża, tutaj robi zwiad. Pewnie, żeby zobaczyć, co się tutaj w lesie kryje. No, trochę jednostek jest. Są, widzę, szermierze w kolczugach. Włócznicy z Tureos. Hoplici w kirysach łuskowych. To są ciekawi hoplici, bo oni... Oj, widzimy, że jest... Że są oddziały najemnych scytyjskich łuczników konnych. Czyli przewagę w dystansie, jeśli chodzi o kawalerię podjazdową, ma Niko. No i tu widzę, że Czarek będzie chyba starał się podjeżdżać na ile się da, ale Niko nie bardzo chce. No i troszeczkę odstrasza Czarka. Charixa właśnie ostrzałem z łuczników. W ogóle, jak wyglądają ci z kirysami łuskowymi? O, patrzcie. To są ciekawe hoplici, bo mają... Okej, kirysy łuskowe, ale mają też tarcze Tureos. To jest ciekawy oddział hoplitów w Bactrii. No widzę, że Charix bajtuje tutaj, zobaczcie, no podjeżdża, po czym ucieka, a marnuje na to strzały Niko. No bo strzały są wystrzeliwane z łuków, ale nic nie robią numidyjskiej kawalerii. No i dobra, chłopaki. Jeszcze możecie trochę iść do przodu. O, poczekajcie. No, jeden model stracił. Natomiast Niko żadnych modeli nie stracił. Tu jeszcze szlachtę baktryjską. O! Szlachetna jazda baktryjska to jest bardzo fajna jazda. Za tę cenę, którą można ją kupić. Ok, czyli widzę, że Niko ma trzy oddziały włóczników z Tureos na pierwszej linii. To już jest pewne. Co prawda wchodzi w nich ostrzał, ale oni mają tarczę, tam jakiś nawet pancerz przyzwoity chyba. No tak, pancerz 70. No to naprawdę przyzwoity pancerz, więc im to dużo nie zrobi, ten ostrzał procarzy. No trochę modeli spada, ale wiecie, no... To nie jest jednostka aż tak warta, żeby ją tak ostrzeliwać. A zobaczcie, a okej. Niko podszedł, żeby tych procarzy obrzucać troszeczkę oszczepami. No a oszczepy wiadomo, jak wchodzi ostrzał od oszczepów, to bardziej boli niż ostrzał z proc. A to są trzy oddziały, zobaczcie. Dwa oddziały opancerzonej kawalerii numidyjskiej. I jeden zwykłej numidyjskiej kawalerii. No, czyli... O, i zobaczcie, podchodzi Charix. Czy wykona rzut? No. Tak, zobaczcie, wykonał rzut i nawet nieźle te modele spadły tym scytyjskim łucznikom. Tak, więc tam na flankach chyba Charix na razie będzie miał przewagę. Dobra, co tutaj dalej mamy? Dużo strzelania jest u Niko. Mamy tak,
Perskich łuczników lekkozbrojnych 3... 4 oddziały, do tego 2 oddziały procarzy ze wschodu, czyli łącznie 6 oddziałów strzeleckich. I tak mamy 2 oddziały hoplitów w kirysach łuskowych i 4 oddziały szlachetnych szermierzy w kolczugach. No i 2 oddziały szlachetnej jazdy baktryjskiej. Okej. Okay. Nie, 3 oddziały szlachetnej jazdy baktryjskiej. Przynajmniej na razie widzę, że są 3 oddziały. I zobaczcie, kto tutaj ładnie Charix wykończył jednak kawalerię strzelecką Niko. Niko chyba troszeczkę się zagapił, bo powinien trzymać na dystans opancerzoną jazdę numidyjską, tą kawalerię ciężką do rzucania oszczepami. Dobra, widzę, że Charix wysyła do przodu swoich opancerzonych włóczników oraz pustynnych legionistów. Tu już nawet doszło do starcia pustynnej kohorty i pustynnej milicji z włócznikami z Tureos i z hoplitami w kirysach łuskowych, którzy przegrywają z pustynną kohortą. To podobnie. Tak więc flanki na razie wyglądają na korzyść Charixa. Natomiast centrum, no to właśnie zobaczymy, jak pustynni legioniści dojdą do walki i czy tych szermierzy będą w stanie pokonać. Tu zobaczcie, jeszcze baktryjscy górale się uchowali jacyś. Czy po dwóch stronach się uchowali? Nie. Ale szlachta baktryjska, zobaczcie, robi wjazd na pustynną milicję. Zrobiła szarże na opancerzoną kawalerię numidyjską. I tu podobnie, zobaczcie, szlachta się... szlachta. Tak, szlachetna jazda baktryjska się... A nie, nie przebija się jednak. Jednak tutaj Niko decyduje się zaatakować, ale już Charix dobrze reaguje swoją jazdą na szlachetną jazdę baktryjską, więc nie pozwala na to, żeby Niko szarżował mu plemiennych procarzy. I baktryjska szlachta konna... Baktryjska szlachta konna też jest oddziałem generalskim. Dobra, górale widzę, że z pustynną milicją się biją i raczej wygrają. No i teraz zobaczmy, co tutaj zrobi generał. Wjazd na pustynną kohortę, bardzo dobry. O, ale zobaczcie, szarża od razu milicję skosiła, to znaczy od razu pustynna milicja się wystraszyła i już ucieka. No tak, hoplici troszeczkę są w stanie przetrzymać piechotę w walce z warciu. No i pustynna kohorta może za chwilę... Oj, tu pięknie się przebija na plemiennych procarzy generał baktryjski, wykorzystując to zamieszanie, które tutaj ma miejsce. Bo szlachetna jazda baktryjska tutaj walczy z jeźdźcami pustyni, z jazdą tą kawalerią... nie łuczniczą, tylko oszczepniczą, tą, która... rzuca oszczepami. No i tutaj zobaczcie, generał bardzo mocno, numidyjska szlachta konna jest obita, a szlachta konna baktryjska no naprawdę trzyma się dobrze i generał w tym momencie Charixa zniknął. A strzelanie no teraz jest zagrożone, no bo pustynni legioniści biegną na jednostki strzeleckie Baktrii, ale jest naprawdę tych jednostek dużo nietkniętych i są w stanie ostrzeliwać jednostki, jakieś tam lżejsze piechoty Charixa. Teraz widzę, że ucieka tutaj, ale zobaczcie, jeden oddział jeszcze opancerzonej kawalerii numidyjskiej się przebił, złapał procarzy ze wschodu. Resztą na razie ucieka. Już powinien Charix się przebijać do kolejnych jednostek. Ale coś tak myślę, że... Teraz kawalerii już niedużo zostało Charixowi, bo zobaczcie, generała nie ma, a generała ma na przykład Niko. Tu są dwa oddziały szlachetnej jazdy baktryjskiej, które wykonają szarże na i tak już uszczuploną piechotę numidyjską, bo jest już jej naprawdę niedużo. Baktria ma jeszcze dużo, dużo piechoty w porównaniu do numidyjczyków, no i wychodzi na to, że Baktria ma przewagę. I tu nie pomogą nawet te wjazdy opancerzonej kawalerii numidyjskiej, bo spójrzcie... Ostrzał, tak jest, walka w zwarciu. No i już nie ma żadnej kawalerii, no poza tą jedną, ale ona dużo nie zrobi. Tu właściwie szlachetna jazda baktryjska ją wykończy, myślę. Tu kanapki, zobaczcie. Z dwóch stron. Na pustynnych legionistów. Tu szermierze w kolczugach są, no walczą
mniej więcej wyrównana walka, ale za chwilę drudzy szermierze dołączą tutaj. No i będzie po pustynnych legionistach. Po pustynnej kohorcie. Tu jeszcze ostrzał, zobaczcie, dostają legioniści pustynni. No, właściwie Niko ma wszystkie atuty, które są istotne na koniec bitwy. Strzelanie i kawaleria, plus jeszcze pokaźne siły piechoty. No i mamy 1-0 dla Niko. Baktria góruje nad Masesyliami. Szybki luk na fragi. Tutaj ładnie, pustynni legioniści, dwa oddziały, ładnie porobiły. Tu ta pustynna kohorta nie najgorzej. No tu nawet ta opancerzona kawaleria numidyjska jest całkiem niezła. No ale to Niko miał przewagę, bo kawalerią lepiej podziałał. Strzelaniem, no powiedzmy średnio, ale, nie, ale przyzwoicie. No i druga bitwa, gdzie Charix gra z Febami, a Niko gra Rzymem. Okej, okay, już widzę, że Niko poszedł w klasykę, bo mamy kohortę Evocati i kohortę legionową. Dobra, zacznijmy od Germanów. No to mamy tak. Rekrutów z łuczniami dwa oddziały, cztery oddziały germańskich procarzy. Druga linia to... No, tak się chciałem narysować. No kurde. O tak. To krwawi mściciele, dwa oddziały i trzy oddziały wilczych wojowników. Za nimi są łowcy z długimi łukami, dwa oddziały. Dalej są mistrzowie miecza, dwa oddziały. Włócznie wodonaza, dwa oddziały. Dwa oddziały łowczych i szlachetni jeźdźcy jako generał. A tu mamy oczywiście must have, czyli trzy oddziały germańskich zwiadowców konnych do... Wkurzania, po prostu, mówiąc najprościej. Co ma Rzym? Rzym na pierwszej linii ma trzy oddziały Wigiles, na drugiej linii mamy tak, dwa oddziały kohorty legionowej po zewnętrzu, jeśli można tak powiedzieć. I tutaj w centrum drugiej linii jest kohorta Evocati, cztery oddziały. Czyli łącznie tak, cztery oddziały kohorty Evocati, cztery oddziały kohorty legionowej. Strzelanie to dwa oddziały pomocniczych łuczników syryjskich, trzy oddziały pomocniczych procarzy balarskich, czyli bardzo dobre strzelanie. Na flankach wspierają te jednostki strzelające gladiatorki z włóczniami. Z tyłu mamy wodza, wódz i straż przyboczna i trzy oddziały Soci Equites. Okej. Okay. Widzę, że Niko wycofał z pierwszej linii Vigiles, być może dlatego, że nie zobaczył wielkiego zagrożenia w tych wilczych wojownikach. Oni są w stanie sobie poradzić z wieloma oddziałami piechoty, bo wilczy wojownicy są naprawdę dobrzy do walki w zwarciu. Chociaż oni chyba pancerza nie mają jakiegoś... No właśnie, mają mały pancerz, ale walkę w zwarciu mają bardzo dobrą. I obronę. Całkiem niezłe morale. No ale jednak piechota, taka jak kohorta Evocati czy kohorta legionowa, jest w stanie sobie z nimi poradzić, więc wycofał, zobaczcie, Vigiles... Niko do tyłu jako wsparcie tutaj pewnie dla strzelania i dla kawalerii. Natomiast widzę, że Charix bajtuje germańskimi zwiadowcami, bo zobaczcie, podjeżdża. Tu jest, zobaczcie, ostrzał ze strony Rzymu i Czarek odjeżdża. I zobaczcie, ani jednego modelu na razie nie stracił, bo z 60 modeli, czyli tyle, ile być powinno w konnych zwiadowcach, więc bardzo ciekawe, może i Pilum zmusi do rzucenia legionistów. Patrzcie, ten ostrzał nic nie zrobił, pancerz i tarcza jednak no są silne tutaj u rzymskich legionistów, więc takie oszczepy nic im nie robią. No i bajtuje, zobaczcie, bo te strzały i proc i kamienie z proc idą w piach. To przyspieszmy lekko, bo będzie ciągle bajtowanie ze strony Charixa. Tak jest. Ale Niko nie wzruszenie idzie do przodu. No i już ostrzał wchodzi z procarzy, który naprawdę nic nie robi. Trzeba to tej frakcji, jaką jest Rzym, przyznać, że naprawdę kohorta legionowa czy kohorta Evocati kosztują około 800-900 zł. A... mega jednostki do walki w zwarciu, do utrzymania linii,
do tego, żeby marnować na nich strzały i kamienie i naprawdę im nie robi wielkiej, no teraz zobaczcie, trzy modele z oszczepów, no ale to naprawdę rekruci z włóczniami, no może jeszcze krwawi mściciele jakoś tam będą wspierać, zobaczymy. Na razie dochodzi do starcia i sobie zobaczmy, jak ta linia wygląda. No ależ pięknie się tutaj ci legioniści z tymi Germanami klepią. No i pięknie. Zbliżonko zrobione. Tu patrzcie, jak się przebija Socii Equites na rekrutów z włóczniami, bo zobaczcie, mistrzowie miecza i rekruci z włóczniami zaorali kohortę legionową. Tu widzę, że gladiatorki ścigają za germańskimi zwiadowcami, ale oni moim zdaniem powinni nie zajmować się gladiatorkami, tylko właśnie tu jechać i albo wjeżdżać w pomocniczych procarzy, albo po prostu bajtować, ostrzeliwać Socii Equites i generała rzymskiego. Moim zdaniem. Do tego powinni być germańscy zwiadowcy konni. No ale widzimy, że Niko szaleje sobie tymi Socii Equites i wjechał na plecy mistrzom miecza. Tu wilczy wojownicy się wysypują. Włócznie Wodanaza więc wpadły do pomocy. I tu widzę, że Socii Equites no ładnie tych procarzy też najeżdżają. Zobaczcie. Dwa oddziały. I tutaj dwa oddziały germańskich procarzy, trzy oddziały germańskich procarzy już uciekają. Łowczy tak jakby wspierają, ale jakby chcieli, a nie mogli. No i kurczę, no... Niko wyrabia sobie przewagę, bo na tych tyłach naprawdę ładnie tutaj robi robotę swoimi Socii Equites, dwoma oddziałami. Nawet robił też jasne plecy, czy mistrzom miecza, czy tutaj wcześniej jeszcze innym jednostkom, no i... No i całkiem to nieźle wychodzi. No tutaj widzę, że jakiś oddział jeden łowczych coś chciał porobić, ale już przeganiają go Socii Equites i jeszcze biegną Vigiles, ale jednak Vigiles wróciło. A teraz generał się włączył szlachetnych jeźdźców do walki, żeby tych Socii Equites zaatakować, ale oni już i tak zrobili swoje, bo poprzeganiali tych germańskich procarzy. Oni się wracają oczywiście, ale modeli dosyć mało w niektórych przypadkach, no bo tutaj 50, tu 39. Tu kolejna kohorta legionowa się wysypuje. Mistrzowie miecza ładnie walczą, sobie radzą. Ale gladiatorki wspierają tutaj kohortę legionową. Zresztą tu zobaczcie, kohorta Evocati, dwa oddziały się przebiły. Teraz mogą uderzać na tyły, a za chwilę będą mogły wrócić i na przykład tutaj wspierać piechotę walczącą w zwarciu. Tu już widzimy, że Vigiles i kohorta Evocati za chwilę zaatakuje mistrzów miecza i ich otoczą tak naprawdę. Tu widzę, że Socii Equites na kolejnych procarzy wjeżdża i tu za chwilę kolejni będą atakowani. Germańscy procarze, tu szlachetni jeźdźcy, no tak, z kohortą legionową lepiej, niech nie zostają na dłużej w zwarciu. W ogóle Charix użył szybkiej szarży i dumy. Trochę niefortunnie, bo to jest... To są takie umiejętności, które powinno się używać na maksymalnie jak największy liczbę oddziałów, największą liczbę oddziałów i atakować potem, bo szybka szarża, ona ma trzy fazy, gdzie daje bonus do przyspieszenia i do szarży, a duma tam chyba daje premię też do walki z warcią czy coś takiego. Więc to jest bardziej umiejka, którą się używa na początku bitwy i na największą ilość oddziałów, tak żeby po prostu zrobić ten efekt wow na początku bitwy. No i cóż, z tego co widzę, Rzym zaorał Swebów. Zostali już tylko szlachetni jeźdźcy Charixowi, ale to już raczej dużo nie zrobi. Czyli zobaczcie, ta kohorta Evocati plus kohorta legionowa plus dobre strzelanie, plus te Socii Equites, na które odpowiedzi w sumie nie miało specjalnie tam Charix, nie miał. To znaczy miał, no, mógł na przykład bajtować i męczyć tę kawalerię Socii Equites właśnie swoimi zwiadowcami konnymi. No ale cóż, nie zrobił tego Charix, no i Socii Equites, zobaczcie. No, trzy oddziały przetrwały, co prawda dwa uszczuplone, jeden dosyć liczny. I generał właściwie nieruszony.
No i cóż, jest 2-0 dla Niko, czyli Niko wchodzi do finału, jeśli dobrze myślę. A półfinał przegrywa tym razem Charix. Charix, który przez długi czas był niepokonany i walczył naprawdę bardzo dobrze. No i cóż, trafił na gracza, który naprawdę też tutaj nieźle zagrał, więc bardzo fajnie, bardzo wysoki poziom widzę tam w tej lidze czy grupie mistrzów. Cóż, mam nadzieję, że się wam fajnie ten materiał oglądało. Bitewkę Charixa z Niko. Ja postaram się jakoś jeszcze tutaj niedługo coś tam nagrać z tych TUF Cup, bo już właściwie się kończy, już zbliżamy się do finałów. Turniej się powoli kończy, no ale jeszcze tam jakieś 1-2 meczyki dla was chętnie skomentuję. No i oczywiście zapraszam na stream z półfinałów drużynowych mistrzostw Polski Warhammera, który mam nadzieję też jakoś niedługo zrobię. Więc cóż, do następnych materiałów. Hej!